po raz drugi gościmy panią Wandę Szaszkiewicz, psychologa klinicznego. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Znaczy, dobrze pani u nas było. mam nadzieję. Certyfikowany psychoterapeuta, superwizor sekcji naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i psychologicznego, dyrektor nowochódzkiego KIP-u, dyrektor Centrum Psychoterapii w Krakowie, wieloletni pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Collegium Medicum UJ. Bardzo się streściłam w stosunku do ostatniego spotkania, musi pani przyznać. To już przeszłość. Ale jaka ważna. Przeszłość buduje przyszłość, więc musimy o niej mówić. Obiecałyśmy, że mam nadzieję, że nadal można, że zgoda jest, że opowiemy o obiadach czwartkowych w państwa domu. Nie mamy na myśli oczywiście króla. Nie, to ale też są królewskie. Za dużo powiedziane obiady, dlatego że one się wzięły, to są tak zwane żur, czwartki, dni przyjęć, które na wzór dawnych domów zabukowaliśmy ten jeden dzień po to, żeby ścieśnić naszych gości, którzy nam się rozlewali na wszystkie dni jeszcze za komuny w innym rejonie, gdzie mieszkaliśmy i też czasem rzeczywiście było to utrudnione, życie, dzieci, wszystko, a tu goście, do jednego dnia, ale pewnego, takiego na zawsze, że zawsze czwartek, bez zapowiedzi. Można bez iść do Szaszkiewiczów. Tak. Bez ceremonii, bez zapowiedzi można przyjść i spodziewać się, że coś tam z obiadu zostanie oczywiście, ale nie będzie to wystawne przyjęcie. Coś można przynieść oczywiście i przyczynić się tym do ubarwienia stołu. No a przede wszystkim się nastawić na to, co się z czasem jakoś tak wytworzyło. Mianowicie coś podobnego jak, nie wiem czy pani pamięta, były u Moniki Olejnik, to salon polityczny, tak, Trójki to było. Było chyba jeszcze w dawnej Trójce, salon polityczny Moniki Olejnik. Radiowa audycja. Tak, radiowa audycja, bardzo taka prekursorska. To coś takiego u nas, ktoś zresztą z radia, nie wiem czy nie Marta Szaszkiewicza, zażartowała, że u nas jest salon terapeutyczny u Szaszkiewiczów. I powiedziała, a was by można od razu właściwie nagrać i w radiu puścić, żeby ludzie wiedzieli, jak mają sobie pomagać, jak może życie towarzyskie wyglądać, które... Jak mają rozmawiać. Jak mogą rozmawiać właśnie. I stąd się wziął ten pomysł, bo rzeczywiście przez szereg lat przewinęło się mnóstwo osób. Były czwartki smutne i straszne ze stanu wojennego. Trzeba było szybko, bo godzina policyjna. Były czwartki radosne za wygranych wyborów naszych, prawda, przez nas ukochanych nowych przywódców. Były czwartki poświęcone czyjemuś wydarzeniu. Ktoś bronił z nas, nie wiem, jakąś pracę doktora. Ktoś też wyjechał, przywiózł ser, z którego nie widzieliśmy nigdy, jakąś burę. Ratę z tego, z Sycylii. Też wszystko. Różne osoby były bohaterami czasami tych czwartków. Ja miałam zaszczyt być obecna na jednym takim spotkaniu czwartkowym, kiedy bohaterką była Kika Szaszkiewiczowa. A, tak. Była, bo przez jakiś czas mieszkała z nami po powrocie z Norwegii moja teściowa i ona była rzeczywiście takim magnesem przyciągającym też inny troszkę. Piwniczan, nie tak, tylko. Inne grono ludzi, ale te czwartki, tak jak Kika właśnie powiedziała, jak jeśli pani ją wspomniała, to ona zawsze mówiła, że w Krakowie życie towarzyskie jest bardzo dobrze zaprojektowane, czy zaprogramowane. Takie to życie towarzyskie polega na spotkaniu się różnych światów. A myśmy jeszcze włączyli w to dzieci. I teraz ostatnio mi moja córka, dorosła już kobieta, która ma sama bardzo dużo dzieci, opowiedziała, że dzieci też miały prawo, nawet bym powiedziała obowiązek, dlatego że nam trochę pomagały, jak trzeba było coś tam właśnie przypilnować w kuchni, poddać płaszcz jakiejś tam cioci, buty zmienić, bo ją rozbolały nogi, coś. Więc te dzieci uczestniczyły potem w rozmowach do nocy, to był czwartek przed piątkiem, więc dwa wspomnienia Kasia ma. Jeden taki, że pan, bo oczywiście oni czekali,
aż towarzystwo troszkę już się też napije, będzie takie łatwiejsze. I do tych wujków i cioć adresowali swoje plany na weekend, które chcieli przeforsować z nami, rodzicami, którzy nie zgadzaliśmy się na to, bo to trzeba było na to mieć pieniądze, żeby gdzieś na narty pojechać i tego. I wtedy ci wujkowie mówią, jak to nie puszczacie dzieci? Masz tu, Kasiu. I dawali im. Co to za psychologowie? I to, a potem na drugi dzień oni, ponieważ musieli doczekać tego momentu, aż to wino zadziała, to Kasia już na pierwszej lekcji polskiego, bo ona chodziła do 5 LO i o tam fudusemia spała. I pan profesor ją pytał, Szaszkiewicz, czy ty, abym nie masz jakichś kłopotów w domu? Bo nie mogła się obudzić po tej właśnie słabo przespanej nocy. Dzieci małych już nie ma, są wnuki, a czwartki są dalej. A czwartki są dalej, ale przede wszystkim rzeczywiście one mają taki, bym powiedziała, walor. Najbardziej to chyba ten przyjacielsko-terapeutyczny, gdzie ludzie się mają zaufanie do siebie i taką pewność, że dostaną jakąś pomoc, że zawsze się ktoś znajdzie, kto... A teraz jeszcze za pandemii, no mało... Tych czwartków nie było tak wiele, był lockdown, więc mieliśmy je trochę tak właśnie przez internet. Przez internet. Ale już otworzyliśmy dom i będzie można przychodzić. A to dzisiaj mamy piątek, a to jeszcze jesteśmy mamy. Po czwartku. Jesteśmy po czwartku. Bardzo dziękuję za tę opowieść, wspaniała i też taka bardzo intymna. Nie każdy by wyraził zgodę. Ale ja zalecam to też moim pacjentom, żeby się w towarzystwie gdzieś do jakiegoś towarzystwa dostawali, żeby niekoniecznie to musi być stała paczka gdzieś się wędrująca, ale żeby nie byli sami, żeby właśnie przychodzili do życzliwych domów. Wtedy zobaczą też, jak ludzie rozmawiają. To jest bardzo... Od dystansu takie... się nabiera do swoich spraw. Tak, tak. Kiedy przechodzimy różne fazy życia, jeszcze jeśli przeżywamy z tymi przyjaciółmi szereg lat, to widać, co komu się wydarza w tym czasie. A wydarzają się różne bardzo trudne rzeczy, prawda? I śmierć, i rozwód, i co? I to ludzie omawiają, więc jakby... I to nie jest plotkowanie, tylko to jest taki, jakby powiedziałabym, taki filozoficzny namysł, jak sobie z tym poradzić, żeby... Jest potem łatwiej po prostu. Tak.